Hej, tu Magda. Mamy piękny dzień, słońce świeci, długo nie czekając. Zabieramy swoją kurę do spania, kura babci Dany. Nie? Powiedz cześć. Cześć. Gdzie jedziemy? Na kemping. Na kemping. Gdzie? Do Karpacza. Tak. Poszukamy coś w Karpaczu, no nie? Początkowo myśleliśmy o Camp 66. Okazało się, że nie ma miejsc, a wcześniej żeśmy nie rezerwowali, bo trochę żeśmy się pochorowali wszyscy, tak? Dopadł nas kaszel, katar i nic nie planowaliśmy. Rzeczy pakujemy, nasze gratki. Przyczepa jeszcze stoi. Ale idziemy. Pakujemy to, co najważniejsze. I lecimy, zobaczymy. Jak coś znajdziemy, to znajdziemy. Jak nie, będziemy szukać, aż znajdziemy. Także zapraszam Was na kolejny vlog. Muszę Wam coś pokazać. Ostatnio był Dzień Dziecka, a w związku z tym, iż były prezenty, mamy nowych towarzyszy podróży. To jest Zośka i z nami jest również Pepka, tak? Tak. Misiu, tak. Dobra. Także piękne, zobaczcie, lalka. Nazwaliśmy ją Zosia. Praca ręczna, fantastyczna, przepiękna. Dziękujemy. A to o świnkę Pepe. Kto zadbał? Ciocia? Monia, tak. Ciocia Monia zadbała o to, żeby z nami pojechała też świnka Pepa. Wjeżdżamy na kemping. Wybraliśmy kemping 142, Wiśniowa Polana. Zobaczymy, czy jest tutaj jakieś miejsce. Czy uda nam się zatrzymać tutaj. Zobaczymy, jedziemy do recepcji. Może akurat gdzieś coś wyrwiemy. Zobaczcie, tata ustawia. Wybraliśmy miejsce. Pod drzewkiem. Ogólnie jest tutaj już kilka przyczepek, ale miejsce się znalazło, więc łopatki, zaraz będziemy mieć łopatki. Wszystko wyciągamy, poczekajcie, tato ustawia przyczepkę. Przyczepka nasza ma mover, czyli to jest taki system, który wspomaga ustawianie jej. No tam, zobacz, bo tam coś jest. Chyba tablica. Chyba tablica. Jest to bardzo fajny system, bo nie trzeba jej ciągnąć ręcznie, że tak powiem. Tylko po prostu oczywiście się tego uczymy i też jest dla nas to nowe. Montaż. Tato mechanik. Opony zmienił. Teraz zmienia te siedzenia. Dwie nowe wierzchony zmienione. Dobra, udało nam się rozstawić. Dzisiaj mamy rozstawioną już markizę. Taka cieniutka markiza, ochrona przed słońcem. W dniu dzisiejszym nam się przyda. Wow! Dobra, lecimy z dalszym szykowaniem i rozpakowywaniem. Mój tata jest w karawanie, a Stasiu poszedł tam sam. To musisz powiedzieć tacie, że Stasiu poszedł tam sam. Dobra? Dobra. Że tak. Nie wiem, jak długa jest ta mata, ale bodajże ona ma chyba 4,5 metra. I to jest taka mata do przedsionków. Niby łatwa w praniu, w zamiataniu. Z bliska wygląda tak. Zobaczymy, jak się gołą stopką będzie po tym chodziło. I tak to wygląda po rozłożeniu.
akurat na długość całej przyczepki. No i się lalka. Co misia sobie zamówiłaś? Można sobie tutaj w barze Wisieńka zamówić. Tak. Tutaj, o Łukaszek, pan chyba idzie już do ciebie. Nie, to nie do ciebie. My sobie zamówiliśmy pierożki. I zamówiliśmy sobie naleśniczki, tak? Pan mówi, że tu jest wszystko robione. Ręcznie robione, czyli tak zwane domowe. Tak? Ale dobre. Dobre. Tato mówi, że dobre. Misia, dobra, bo jest już rzeźnia. Moje tu. Mama! Mama! Co robisz? Co robisz? Gdzie się myje ręce? No nie wiem. A to nie mogę iść. Tato jeszcze ma ruskie. Nie, tato ma z mięsem. Mama ma ruskie naleśniki i z mięsem. Jaka ocena jest? Z mięsem? Smakuje. Smakuje mi. Ja nie lubię mięcie, ja lubię puszkę. Ruskie robisz? Tak. Tak. Dlatego każdy je. A naleśniki? Dobre były naleśniczki? Tak. Dużo. Tak? No chyba. Idziemy zobaczyć do wody. Szef kuchni poleca. Idziemy do wody zobaczyć. O! Zobaczcie. Córki już mam dwie. Także dzieci coraz więcej mamy. Uwaga, powolutku dziewczyny. O jacie, zobaczcie, co się tu dzieje. Seweryn, wskakujesz do wody? Tak, mała nagrywa, dawaj, poskakujesz. Dzień dobry. Pierwszy sezon w wodzie. Uważamy zimna. Już kombinuję, już by zanurkował, już cieplejsza cię robię. Już dużo, dawaj lej. No gdzie tutaj? Szybko teraz. Tam, na górę, pod płotek. Dawaj, mowa. Wziąłem będę. Sewery, misia. Jak tam jest? Dobrze, nie jest za zimno? Nie? Kemping Wiśniowa Polana. Nasz pierwszy w Karpaczu. Tu mamy recepcję. Załatwiłam tutaj sprawę odnośnie wjazdu na kemping. Opłaty. Opłata jaka była? Dwie noce. Dzieci nasze nie płacą. Czyli za dwójkę osób dorosłych, postawienie przyczepy samochodu, dwie noce, a jeszcze prąd, zapłaciłam 170 zł. Myślę, że później może jak recepcja będzie otworzona, to pokażę jakiś cennik, bo zapewne on się zmienia od sezonów, czyli sezon niski, sezon wysoki i może to troszkę inaczej kosztować. No my żeśmy zapłacili za dwie noce postoju tutaj naszej przyczepki 170 zł. Idąc dalej, tutaj jest taka fajna ścieżka kostką wyłożona. Idziemy w kierunku tam restauracji, jest restauracja, bar. Tam już zjedliśmy dzisiaj obiad. Bardzo dobre pierożki były. Jest plac zabaw dla dzieci. Tutaj jest ten basen, który w sezonie, jak się pytałam pana, końcówką czerwca jest uruchamiany. Bardzo duży basen, ogromny. Jeżeli jesteś gościem kempingu, to za ten basen już nie płacisz. Więc bardzo fajna sprawa dla dzieci. I tak to tu wygląda. Plac jest dość duży. Można sobie, dzieci mogą jeździć sobie rowerkami, hulajnogą.
Już jest coraz więcej osób, więc tam nie będę szła. Ale no tak to mniej więcej wygląda. Prezentuje się to bardzo ładnie. I wie, fajnie, że można zimne piwko kupić i napoje dla dzieci i pierogi naleśniki z schabowego, więc też jak się tutaj przyjedzie, to na szybko można coś zjeść, tak jak my żeśmy to zrobili. Żeśmy się ustawili tutaj właśnie w miarę jak najbliżej tego placu zabaw. Żeby wiadomo było, że jak sobie pójdą, to żebyśmy jak najmniej musieli chodzić. WC. 4 WC. Zobaczymy, czy jakieś jest czynne. Jest. Toaletki. Tak wyglądają toaletka. Czyściutko. Widziałam, że pan cały czas tutaj chodzi, sprząta. Co troszkę tutaj jest. Wyciera. Męska i damska. Damska toaletka. Prysznicy zapewne. Tak, kochanie. I tak to tu wygląda. Też fajnie, czyściutko. Ta-da! Jest tych stanowisk tutaj troszeczkę. Ki. Prysznice. Z drugiej strony jest woda zdatna do picia. Można sobie. Pomieszczenie do mycia naczyń. A, też można wejść. Lodóweczka. Gazówka, coś ugotować, umyć naczynka. I z tej strony też można sobie umyć naczynka tutaj. Jeszcze co fajne jest tutaj, to że można wybrać sobie miejsce całkowicie tutaj przy płocie, czyli bezpośrednio przy wyjściu nad rzekę. Budzisz się bądź zasypiasz i słyszysz szum rzeki. Chcesz tu zamoczyć nóżki. O, tak to wygląda z tej strony. Przyczepki sobie tutaj stoją. Całkowicie przy tej rzece. Chcesz nóżki? Mydło, gąbka, szu, szu, szu. Mydło, gąbka, szu, szu, szu. Misie? Szykujemy się do kąpania? Mydło, gąbka, szum, szum, szum. Chodź, Marcel. Chodź. Byliście się już kąpać, czy nie? Tak, a widzisz, tu wszyscy wykąpani, tylko my, jakie brudaski jeszcze, no nie? Idziemy się kąpać. Pa. Pomachasz, Maciej? Idziemy się kąpać. Halo, powiecie państwo, dzień dobry, dzisiaj jak się spało w przyczepie? Fajnie? Tak. Sami spaliście? Czy tak. Z mamą? Mamą. Mamą? Sami. Sami! Daliście radę? Tak. Fajnie było, a coś się śniło? Lody się nie śniły, baseny się nie śniły? Nie? To co my dzisiaj będziemy robić? Baseny. Na baseny dziś idziemy? Tak. Tak? I później idzie na dziś obiadek? Tak. Nie? Nie będziemy obiadku jeść? A po obiadku zawsze są? Tak. Co zawsze są? Giki. Giki? A co tam żeś? Pistacje z rana? Śniadanie. Ale śniadanie. Dzień dobry, tata. Dzień dobry. Misie. Misiulki!
Halo, Misiunia, co będziesz jadła na śniadanko? Ja będę jadł. Co? Co Seweryn będzie jadł? A już mam, lecz. Mamy piękny dzień. Słoneczko świeci. Było pięknie, no to choć czasem padało. I co, czas na śniadanie? Już mają, mistrzowie mają. Czas na śniadanie. Dobrze, arbuz później. I gdzieś się dzisiaj wybierzemy na Karpacz, co? Mama Magda. My z Dzierżoniowa poprosimy bilecik, dziękujemy. Ten wiejski, bo my traktorem. Wiejski, dla dzieci ze wsi. Damy jajka, bo mamy i dużo sztuk jaj. Uuu, i teraz szukaj, panie, miejsca. No i hotel Gołębiewski. My oczywiście hotelu nie będziemy pokazywać, bo to nie nasza działka. Jesteśmy teraz w sferach kempingu, ale co, no chcieliśmy przyjechać na basen, jest piękna pogoda, więc wzięliśmy dzieciaki na basen i pokażemy tą strefę basenową, która jest w tej części hotelu. No ale żeby wejść głównym wejściem, no to no muszę mniej więcej wam tak to pokazać. Widok jest cudowny, no widok jest przepiękny, fantastyczny widok, kocham góry. Więc dla mnie to jest coś pięknego. No i co? Wyjdziemy. Jak mówię, innych hotelu opisywać nie będę. I tu dosłownie przy recepcji jest wejście na Tropicana. I tam można wszystko sobie już załatwiać, co jest związane z biletem i wejściem na basen. Zobaczcie, co się tu dzieje. I wychodzimy i widok jest piękny. Ten basenik. Basenik jest zimną wodą. Ale dla tego widoku warto wskoczyć. I co my tu mamy jeszcze? A, możliwość wypłynięcia sobie z basenu wewnętrznego na zewnątrz. My tu sobie wypłynęliśmy, także tu jest cieplutka woda. Tak to wygląda. Wybraliśmy się jeszcze do centrum, co? Na lody, no nie? Tak? Tu na saneczki chciałbyś pójść? Nie będziesz się bał? Z mamą? No dobra. Zobaczymy, jaka długa jest kolejka. Jak tam? Seweryn? Tutaj popatrzcie, kamera jest. Pozdrów. Mama! O, coraz wyżej! Jak tam Seweryn, boisz się? Nie boimy się? Misia, pomachaj! Misia,
Dzieci zasnęły po basenie, wykończone. Więc starzy rządzą. Tatuś przyniósł obiadek, karkóweczkę, pierożki. Wszystko zamawiane było w restauracji na terenie kempingu. Wygląda i smakuje dobrze, nie? Dobre. Na suróweczkę petarda. Naprawdę. Miód malina. Cześć, łobuzy. Ale gdzie mam kieszonkę? Lecimy do domu, no nie? Ale gdzie mam kieszonkę? Nie masz kieszonek? Wszystko co dobre szybko się kończy? Mama, nie jeszcze. Tu fajnie jest. Tu fajnie jest, no nie? Przyjedziemy tu jeszcze? Tak, bo bardzo fajnie tu było, no nie? Ale tu jak będzie woda w basenie, to dopiero będzie fajnie. Nie? A teraz już musimy lecieć do domu. Cego. Także żegnamy, do zobaczenia na następnym kempingu. I jeszcze jedno chcieliśmy dodać na koniec, tak? Jak już wróciliśmy sobie do domku, przyjechaliśmy na obiadek, na szybki obiadek. I chcieliśmy, tak, pozdrowić kogo? Pozdrawiamy naszą fankę Lenkę, tak? Wraz z mamą, Natalią. Pa!